Warszawa. Trzech pasażerów autobusu trafiło do szpitala po gwałtownym hamowaniu. Gwałtowne hamowania autobusu w Warszawie. Trzech poturbowanych pasażerów w szpitalu. Trzech pasażerów miejskiego autobusu zostało przewiezionych do szpitala po tym, jak kierowca miejskiego autobusu gwałtownie zahamował, poinformował aspirant Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze sprawdzają okoliczności zdarzenia. Do zdarzenia doszło na rondzie Wiatraczna. Autobus miejski ostro hamował z nieznanych przyczyn. W sprawie będzie wszczęte dochodzenie, powiedział policjant. Jak dodał, trzy poturbowane osoby trafiły do szpitala. Kierowca autobusu powiedział policji, że ktoś mu zajechał drogę i dlatego tak ostro zahamował. Musimy to sprawdzić, przekazał funkcjonariusz. Na miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień dla innych kierowców.